Hej wszystkim! Dzisiaj pokażę Wam, jak z kawałka tkaniny zrobić torbę na zakupy, którą możemy ozdobić własnym wzorem zrobionym od szablonu farbą akrylową. Farba akrylowa ma to do siebie, że po zaimpregnowaniu na ciepło jest praktycznie niespieralna, więc taką torbę będziemy mogły spokojnie wrzucić do pralki i nic jej się nie stanie. Zapraszam na DIY! Na początek będziemy potrzebowali bloku technicznego, ołówka i nożyka. Na bloku musimy naszkicować wzór, który będziemy chcieli umieścić na torbie. Ja postanowiłam, że będzie to takie duże piórko. Szkicujemy sobie mniej więcej zarys, żebyśmy wiedzieli, jak długi i szeroki ma być wzór. I zaczynamy rysować kontur. Zobaczcie, w ten sposób nasze piórko trzyma się na kilku elementach kartki. Jeżeli chcemy, żeby te elementy były później zamalowane, możemy to zrobić już ręcznie. Myślę, że mój szablon jest już gotowy. Teraz pokażę Wam, jak powinien wyglądać wykrój na naszą torbę. Zasadniczo będziemy potrzebowali tak naprawdę dwóch elementów. Pierwszy to jest torba i drugi uszy od torby. Pamiętajcie, żeby naddać trochę materiału z brzegów torby, ponieważ z tej strony, gdzie torba będzie zszyta, będzie to zawinięte do środka, żeby była ładna krawędź, to będzie około centymetr, a na górze będziemy ją zawijać w ten sposób i podszywać, po to, aby estetycznie wyglądała, ale też, żeby brzeg był wzmocniony, ponieważ w tym miejscu będziemy wszywali potem uszy. Więc moja torba ma wymiary 46 cm długości. To jest oczywiście złożone na pół. Ja mam ją teraz zawiniętą po prawej stronie, dlatego że na prawej stronie będę kłaść mój nadruk. Natomiast kiedy będziemy ją zszywać, oczywiście będziemy musieli ją wywinąć na lewą stronę, tak aby szwy znajdowały się po dobrej stronie. Ale to pokażę Wam później. Będziemy teraz potrzebować naszej tkaniny, tektury oraz szablonu. Tkaninę rozkładamy. Wkładamy tutaj naszą podkładkę, tak żeby farba nie przebiła nam na drugą stronę. Odwracamy do siebie, tak żeby torba była otwarta od góry. Sprawdzamy jeszcze raz, czy malujemy na prawej stronie tkaniny. Zazwyczaj, jeżeli kupujecie tkaniny w sklepie, to są one zawsze prawą stroną na wierzchu. Będziemy pracować farbami akrylowymi. Słuchajcie, ja mam tutaj takie... Może nie będę pokazywać, jakie to są firmy farby. Natomiast słuchajcie, wszelkie farby do tkanin. Okej, nie wiem czy wszystkie, ale większość tych farb to jest po prostu zwykły rozcieńczony akryl. Dajcie sobie spokój, za 50 ml zapłacicie około 8 zł. 75 ml takiej zwykłej farby akrylowej to jest koszt od 5 do 10 zł, w zależności od tego, czy kupić na Allegro, czy gdzieś w sklepie stacjonarnym. Także najzwyklejsze farby akrylowe, zupełnie nie ma sensu wydawać pieniędzy na jakieś specjalne farby do tkanin, to jest wszystko to samo. Teraz tak, żeby wzór nam się nie przesuwał, ja używam taśmy klejącej dwustronnej. Taśma mocniej przykleja się do papieru niż do tkaniny, więc nie będzie absolutnie problemu, żeby to później zdjąć. I przyklejam. W ten sposób nic nam się tutaj nie przesunie podczas farbowania. Będziemy potrzebowali jakiegoś plastikowego przedmiotu, to nie musi być paletka koniecznie, żeby wylać tu odrobinę akrylu. Do nakładania farby możecie użyć takiej zwykłej gąbeczki od podkładu, gąbki do mycia naczyń, takiej rolki kupionej dziś w markecie budowlanym, albo nawet zwykłego szczeciniastego pędzla. Uważajcie, żeby sobie nie ubrudzić tutaj niczego dookoła, ponieważ akryl nawet przed impregnacją bardzo ciężko się spiera i w zasadzie nie ma takiej możliwości, żeby usunąć akryl z ubrania, więc uważajcie, żeby niczego po drodze nie wybrudzić.
również swoich ciuchów. Zbyt duża ilość akrylu może spowodować, że wniknie on nam pod nasz szablon, a tego nie chcemy. Dlatego ostrożnie z ilością farby. Nie rozcieńczamy jej, ponieważ rozcieńczony akryl tak samo wnika w tkaninę, może się rozlewać. Nierozcieńczony akryl po prostu cienką warstwą nakładamy na nasze narzędzie i dociskając lekko ze wszystkich stron, tak żeby wzór nam się nie ruszał, zaczynamy nakładać farbę. Możemy odkleić nasz wzór. Proszę bardzo. Wygląda to w ten sposób. Przewróciłam sobie już wzór na drugą stronę. Jednak tym razem zdecydowałam, że użyję szczeciniastego pędzla, ponieważ używając tej miękkiej gumeczki troszeczkę jednak ten kontur mi się rozlał. Teraz cienkim, elastycznym pędzelkiem możemy troszeczkę poprawić detal. Jeżeli gdzieś nam się ten kontur po drodze rozjechał, to takim pędzelkiem zawsze możemy to troszeczkę naprawić. Tak wygląda mój gotowy wzór. Teraz spójrzcie, jaka jest różnica między używaniem gąbki a pędzelka. Gąbka bardzo mocno przebiła nam na drugą stronę, natomiast po pędzelku nie ma z drugiej strony śladu. Co do wzorów, możecie zastosować dowolne wariacje. Tutaj mam taki wzór wykonany na podstawie innego szablonu. Możecie też, nie używając szablonu, po prostu zacząć malować na tkaninie. Mam tutaj taki przykład, robię teraz torbę dla mojego faceta, który lubuje się w lamach i mam tutaj taki przykład właśnie z lamą. Teraz ostatnia część, torba jest już wynięta na lewą stronę. Składamy ją równo tak, żeby rogi nie wystawały. Tak, oczywiście nie wszyscy mają w domu maszynę do szycia, dlatego pokażę Wam, jak to zrobić ręcznie. Ja to sobie za chwilę obrzucę na maszynie. Takim ścigiem przez całą długość, aż do końca musimy zszyć boki. Ok, słuchajcie, ja już uprzyłam boki mojej torby na maszynie do szycia. Użyłam dwóch rodzajów ściegu, ściegu overlockowego i zwykłego, prostego. Tak, żeby końcówki nam się nie szczępiły. Możecie to zrobić ręcznie, bez ściegu overlockowego, też nie powinno nic się zepsuć. Impregnacja polega na przeprasowaniu na druku gorącym żelazkiem, nastawionym na wysoką temperaturę. Rozkładam na to drugą tkaninę, tak żeby nic mi się nie zabarwiło. Używam starego, ciężkiego żelazka, które dostałam kiedyś od mojej babci. Babcię serdecznie pozdrawiam, żelazko cały czas się przydaje właśnie do takich rzeczy. I powoli, dociskając, przeprasowuję przez tkaninę mój nadruk. Druga część naszej torby to oczywiście szelki. Dwa szerokie pasy, które wycięliśmy na początku, posłużą nam teraz jako szelki do torby. Zszywamy je jednym szwem na całej długości na lewej stronie i potem wywracamy na prawą stronę w ten sposób, aż do samego końca. Tak jak zrobiłam to tutaj. Przewracamy z powrotem torbę na lewą stronę i zakładamy jej brzeg w ten sposób, na około centymetr. Możecie sobie lekko to zaprasować i podwijamy jeszcze raz.
na około 2-3 cm. W ten sposób. Teraz przykładamy końce uszu pod spód. Zmierzcie sobie, jak Wam będzie najwygodniej tutaj nosić, ile centymetrów zostawić z obu stron. Ja sobie zostawię te 10 cm i zawijamy do góry. W ten sposób założone będziemy szyć ściegiem prostym. Ja Wam to pokażę już zszyte na maszynie. Na tym etapie dobrze, żebyście sobie przypięli te uszy jakimiś szpilkami, żeby one się po prostu nie przesuwały gdzieś tam w trakcie. Mam nadzieję, że film był przydatny. Jeżeli sami wykonacie takie torby, to chętnie obejrzę efekty Waszych starań. Zdjęcia możecie wrzucać na mojego Facebooka, linka znajdziecie poniżej w opisie filmu. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej DIY i rzeczy związanych z modą i projektowaniem, to zapraszam do subskrypcji kanału, a wtedy nie ominiecie żadnych treści. Do zobaczenia!